Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, mamy coś dla fanów starożytnego Egiptu. Do gry została dodana nowa aktualizacja i nowe koło starożytnego Egiptu. Więc w dzisiejszym odcinku kupimy sobie najdziwniejszą ofertę w grze oraz wydamy ponad 5000 gemów na to, żeby trafić legendarne nowe postacie. A do zdobycia mamy Faraona, Anubisa, Kleopatrę oraz Boga Nieba Horusa. Waszym zadaniem w dzisiejszym odcinku jest napisanie w komentarzu, który z tych skinów wam się najbardziej podoba. No i koniecznie, moi drodzy, strzelcie łapeczkę w górę, wtedy na pewno żadna klątwa Faraona was nie dopadnie. A jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Moi drodzy, w sklepie pojawiło się nowe koło, koło starożytnego Egiptu, ale zanim nim zakręcimy, oczywiście musimy zakręcić sobie 3 razy darmowym kołem. Może wypadnie nam coś ciekawego, może gemy, może żetony, a może legenda. Zobaczymy. Uwaga! 10 klejnotów. No i to mi się podoba, ponieważ klejnoty będą mi potrzebne, aby trafić Faraona. A powiem wam, że szansa na Faraona jest tylko i wyłącznie 1%. No jestem mega ciekawy, czy jak zdobędę ten skin, no to Faraon ma jakieś dodatkowe moce. Bo jak dobrze wiecie, w starożytności Faraon był uznawany jako bóg. I uwaga, legenda! Nie, 5 gemów. W starożytności Faraon był uznawany jako bóg i on miał władzę absolutną. Kazał kogoś zabić, no to go zabijali. Chciał kogoś ułaskawić, no to go ułaskawił. A dzięki atrybutom, które Faraon trzymał w rękach, miał niby kontakt z bogami i dzięki temu sam też był bogiem. Sprawdźmy, czy tutaj ten Faraon też ma coś w rękach. Jak widzicie, ten Faraon nie ma nic w rękach. Mamy Faraona, mamy Anubisa oraz mamy Kleopatrę. Jest też Hatshepsut. Kurczę, ciężka nazwa. I Horus. Więc na te skinki będziemy dzisiaj polowali. Ale zanim zaczniemy losować, no to niestety musimy dokupić gemy. I mamy fajną ofertę. Egyptian Dance. Animacja plus 1200 gemów. Kupujemy. Dokonano zakupu. Wow. I dlaczego przy okazji... Co jest? Co to jest za oferta 5000 gemów? Oferta na klejnoty? Twoje nagrody? 5000? 5000 dostałem? Co jest, moi drodzy? Co tu się wydarzyło dla... I nowego skina? Moi drodzy, tutaj coś było pomieszane. Gdzie jest ten skin? Neonowy, tak? Dostałem Glowmana zamiast tamtą ofertę. Wow, tego się nie spodziewałem. No i dziękuję bardzo. 5000 gemów? W tym momencie jestem w szoku, co tutaj się wydarzyło. Nie gadajcie, że jeszcze dostałem przy okazji taniec egipski. Bo nie wytrzymam. No nie, nie ma egipskiego tańca. Czyli moja oferta była jakaś zbugowana. No i dobra, moi drodzy, tak odcinek ja mogę zaczynać. Oczywiście bierzemy od razu 10 osób, 850 gemów. Inwestujemy w Stumble'a i uwaga. O, było blisko Kleopatry. Mamy duplikacik. Lecimy dalej, czy będzie... No niestety nie, dalej duplikacik. Uwaga, rzadki kurczak. Może być. Ale też duplikacik. Let's go. Nietypowy, kurde, duplikacik. Moi drodzy, czyżby na Farelu ciążyła klątwa Faraona? Nie będzie mógł go wydropić. Tak samo jak nie mogłem wydropić tego parszywego Bachora z wielką głową nakręcaną. Wydałem chyba 10000 gemów na tamte dziecko. Uwaga, tak, stój, stój, stój. Kurde, Faraon prawie był. Jakbym trafił od razu Faraona z bomby w pierwszym losowaniu, to bym po prostu nie uwierzył w tą gierkę. To było coś pięknego. No dawaj, 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 dalej, nietypowy jakiś gościu. Tak być nie może, przyjacielu. Jeszcze raz, epicka mumia! Moi drodzy państwo, takiej mumii nie mieliśmy, czyli koło oddało kółko. Sprawdźmy sobie od razu tego skinka. Tutaj, mamy ją. Rameses. Rameses, używamy Ramesesa. Czy możemy zmienić kolor bandażu? No niestety nie możemy zmienić koloru bandażu, ale zresetujmy jeszcze gierkę i sprawdźmy, czy przypadkiem jakiejś innej oferty nie mamy w sklepie. Dobrze, jesteśmy z powrotem w sklepie, klikamy i uwaga, no nie ma. No po prostu nie ma takiej oferty, ale klikniemy sobie tą ofertę za 3 euro. Może dzięki temu znowu nam coś ciekawego wyjdzie. No i co? Oferta? Nie, no twoje nagrody to klejnoty. No to lipa. A myślałem, że znowu uda mi się oszukać gierkę. No ale niestety się nie udało. I teraz polecimy z gierką naszą mumią. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Okej. Canon Climb jako pierwsza mapa. No i przetestujmy sobie naszą nową mumię. Czy jest jeszcze jakaś mumia na polu bitwy? Nie ma. Nie ma żadnej mumii. Jestem najszybszy. Na chwilę obecną chyba. Nie, kotek jakiś jest szybszy ode mnie. No i super, 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 super! Wypadł mnie stąd.
Uwaga, uwaga, uwaga. Lecą kule, leci kula. Prawo, lewo. Dostałem z młotka, z kuli. No odejdź mnie, tek! Dobra, jest git banan, a nie, to jest ślizg, pod którym mam banana, pod dwójką, dobra, bo zepsułem prawie. Rzucam, rzucam mu! Nie dostał! Teraz ślizg, 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 farel, ślizg, tak, leżysz! I uwaga, jeszcze mumia znokautuje kogoś. Bomba, leży, cyk, dziewiąty. Szkoda, że nie mam tego tańca mumii, kurczę, mam tylko robota, a tam miał być taki jakiś taniec faraona. Następną mapą jest Boddash, o kurczę. No dobra, dobra, zobaczymy. Tu musimy uważać. Dobra, bananek niech sobie jakiś leci taktyczny do przodu, pyk. Wow. 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 Odejdźcie, odejdźcie, odejdźcie ode mnie, odejdźcie. Wow, 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 zaczyna lawa pryskać. Jest git, jest git. Cztery osoby już spadły, jeszcze potrzebujemy tylko czterech osób. Banan. Wow. Wow. Dobra, przechodzimy, łatwiutko. I uwaga, tak jest. Lava Land. Tutaj będzie na pewno ciekawie, moi drodzy. Lava Land na mumii. Zobaczymy, czy mi się przypadkiem moja... mój bandaż nie podpali od tej lawy. Hop. Leżysz! Prawie spadł! Prawie spadł! Spadł! Zabiłem go! Zemsta faraona go dopadła! Leży! Kolejne dwóch spadło! Ja pierdzielę! Ta mumia jest niesamowita! Kolejny spadł! Co jest? Czy wy jesteście poważni? Miał śniak! Odejdź! Poszedł na dno! Zwycięstwo, Boże! Jakie to było proste! Nie mam pytań. Mumia? 10 na 10. Znokautowałem 5. Losujemy dalej kołem. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie tyle emocji w dzisiejszym odcinku. Skoro już Ramasusa, tak? Jakoś tak on się nazywał. Mamy, to teraz musimy trafić Boga Słońca Re! Prawie, że złota legenda. Kleopatra! Tyle brakowało. Dosłownie sekundkę. Minimalnie, minimalnie. Nietypowy, kolejny taki sam chłop. Najgorzej. Dawaj, 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 dawaj. Miałem już cię. Gościu, już ciebie miałem. Patrz, prawie był! Wariacik. Koło starożytnego Egiptu. Proszę, oddaj. No nie, no. Kurczak, czarny kurczak. Duplikat, myślałem, że go nie miałem, a jednak się myliłem. I uwaga! Rzadki... Znowu ten Explorer! Stój, 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 stój! No i najgorzej, duplikacik. Chyba będą same duplikaty w tym kręceniu. A tak być nie może. Musimy jakiegoś tematycznego skinka trafić. No i co? Jeden! Jeden nowy skinek! Heh, czy fajnie? No niekoniecznie. Więc lecimy dalej. Jeszcze jedno... starożytne kręconko. Znowu kurczaczek. No proszę cię, kurczaczek. O, epicka mumia. Mamy to. Duplikat, więc dobrze, chociaż dało mumię. Szkoda, że nie legendarna. Znowu myślałem, że epicka mumia. No pliska, oddaj. Gierka, oddaj. Epic, spoko. Kleopatra minęła i znowu kurczak czarny. Co oni w Egipcie jedli te kurczaki, czy o co tutaj chodzi? No nie, no ten Explorer, on chyba chce, żebym nim zagrał gierkę. No znowu ten sam chłop, o co tu chodzi? Ej, gierka, oddaj, stój, stój, stój. Nie no, że rycerza mi dali? To nie ten okres. Nie te la... Kleopatra, taka ładna. Proszę, oddaj gierka. Nie no, Yeti. Bigfoot, to nie to. To nie to, same duplikaty. Najgorzej, no dobra, to może faktycznie. Wiecie co? Weźmy tego skina. Który to był kasztaniak? To był, o, ten wariacik. On chce zagrać, damy mu kolor zielony. Będzie zgnity. I zagrajmy gierkę, ale zanim zagramy, miałem sprawdzić, ilu mam znajomych. Ile zaproszeń, moi drodzy. Maksymalna ilość zaproszeń to 51. No dobra, jeżeli chcecie być w moich znajomych, zapraszajcie. Ja poakceptuję. Zobaczcie, jak lecę. Nie masz wolnego miejsca na znajomych. Usuń znajomych. Co jest naprawdę? Moi drodzy, nie mogę jednak tak zrobić.
Mogę mieć tylko kilku znajomych. Ja pierdziu, ja myślałem, że będę mógł was wszystkich zaakceptować. Smutno mi. Umówmy się, że co tydzień na przykład będę resetował zaproszenia do znajomych. A być może kiedyś twórcy gry zwiększą ilość slotów i będę mógł mieć każdego z was. Dobra, gramy gierkę. Lecimy. A później znowu zakręcimy kołem ekipskim i postaramy się wydropić w końcu jakąś legendę, bo jeszcze legendy nie było. A pierwsza mapa to Humble. Stumble. No zobaczymy, jak pójdzie gierka tym nowym skinem. Ma ktoś takiego w ogóle skinka? Chyba nikt nie ma. Dobra, leci banan, chłopie, do przodu. Coś gadasz. Poleciał banan na trampolinę. Okej. To musimy niestety poczekać. O, mam tutaj kilku ananasków, którzy... O, właśnie, właśnie. Jak ta panda. Kozakują mi tutaj. Hop. Dobra, jeden już jest na mapie. Na mecie, na mapie. Ślisk. O, uciekł, ślisk. Ach, a podciąłem go jeszcze, nice. Pierwsza runda za nami, lecimy dalej, łatwiutko. A kolejna mapka to, uwaga, Over and Under. Może być, może być. Jest też mumia jakaś, tematyczna. Widać, że gościu też tutaj... Aha, aha, aha! Chłopie! Czy ty umiesz grać w tę gierkę? Jak ty skaczesz? Ty już powinieneś dawno to przeskoczyć, wariacik! Tak być nie może, tak być nie może. Tutaj nie mogę popsuć. To mumia nokautuje, patrzcie na to. Pyk! Poleciała mumia do góry! Nie! Zepsułem po mnie! To już jest po mnie. Jak ja mam wskoczyć tutaj? No serio, zepchaliście mnie? Dobra, ósmy! Ostatni dobiegł! Ja pierdziu! Powiem wam, że mumiom lepiej mi szło. Zdecydowanie. Tutaj ten nasz, kurczę, plażowy chłop też z aparacikiem, takim malutkim, na klatce, no nie oddaje. No zobaczymy, chyba że uda mu się jeszcze jakimś cudem w finale wygrać. To się wszystko okaże teraz. O Boziu, bot bash jako finał będzie na pewno ciekawie. Ja postaram się tutaj komuś haka podstawić. Tam, 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 tam. Leżysz. Leżą, dwa. Dobra, dobra, nie fokusujcie się na mnie. Nie fokusujcie się na mnie. Przepraszam, państwa. Leżycie? Leży? Ua! To się może zemścić. Jednak nie, jednak się nie zemściło. Dobra, zostało już ich naprawdę mało. Jest git. Dobra, zepchany został chłop. 1v1. O nie. Nie, nie, faraona, zemsta faraona. Ja pierdziu. Nie spodziewałem się, że to mnie zepchnie. No dobra, Adam Duda zwycięża. No jak widzicie, tym skinem nie poszło tak dobrze. No ale drugie miejsce i tak nie jest złe. Mam nadzieję, że teraz odda faraon, proszę. Proszę o jakiegoś wariata egipskiego. Pliska. Epic. I znowu ten sam chłop. Dlaczego jest znowu ten sam chłop? Niech już dają chociaż innych. Patrzcie, no nie wytrzymam zaraz. Co to jest za koło oszukane? Kleopatra, stój! No ja dziękuję, najpiękniejszy skin z tego koła. O! Nie fajnie. No pliska, oddajcie, oddajcie troszeczkę chociaż. No patrz, no znowu ten dziadek w okularach. On wygląda jak z Tarzana ten dziadek, kojarzycie pewnie. Główna postać, tak! Mumia po raz kolejny, może być. No i znowu ten sam chłoptaś. To są dwa najpopularniejsze skiny. Ten dziadek i ten chłoptaś. Tak! No mumia znowu. No jesteśmy, moi drodzy, o mały włos od trafienia legendy. Teraz jest! Nie! Kurde, mumia, no już byłem podniecony. Teraz, 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 teraz złota mumia! No dlaczego nie oddało? No nic, moi kochani. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej z tematem. Nie ma na co czekać. Teraz stop, stop! Błagam! Jak teraz to koło nie odda, to nie wytrzymam, nie? Musi oddać. No patrzcie, cały czas te złote skinki się tutaj... Przesmykują mi. Stój, 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 stój! Epicka mumia zamiast złota. Tak być nie może. No proszę, daj koło, koło. Nie no, ten sam chłop. Zara, nie wytrzymam. Gościu z pióropuszem. XD. Daj. Daj, daj, daj. Ale nie chciałem tego kolesia, no ja dziękuję. To już są żarty jakieś. Stój, 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 stój. Epicki lew. A, duplika, myślałem, że go nie mam.
Teraz, teraz, teraz. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no. Moi drodzy. Ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę, że tu nie chce żadna legenda wypaść. A tych legend naprawdę jest sporo. Dlaczego? Co tu się wydarzyło? Halo? Czy wy to widzicie? Jedna mumia i 5 takich samych gości. Skandal. Rozbiór w biały dzień. Ja ubieram mumię. Albo ubierzmy tego, Glowmana, bo nim nie graliśmy. I zagrajmy gierkę. Później oczywiście po zagraniu gierki, moi drodzy państwo, zakręcimy jeszcze raz kołem fortuny i zobaczymy, czy faktycznie w końcu nam wypadnie jakiś legendarny skin, bo to już są po prostu żarty. Okej. Floor Flip jako pierwsza mapa naszym glow skinkiem. Całkiem nieźle on wygląda, powiem wam szczerze. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej mapy w nocy, że można było sprawdzić, czy ten skinek świeci w nocy, nie? Fajny robocik biegnie z wielką głową. Tutaj dużo odpadnie, jak zawsze. Banan! Leżysz? Nie, nikt nie leży. Hop, okej. Okej. Ale by mnie zepchał. No i się skończyło. Pyk. Pyk. Jest dobrze, jest dobrze. I tutaj utknęliśmy z chłopami. Okej. Tutaj chyba już nie dobiegniemy. Dobiegniemy. Nie trafiam, nie trafiam. Jestem. Szczerze? Nie sądziłem, że mi się uda. Ja myślałem, że już to przegrałem. Ale się na szczęście udało. Uwaga. Boom. O, super slide. No to jedziemy ze super slide'em. To jest mega fajna mapka, która rzadko występuje. A nie wiem dlaczego. Smuci mnie to. Ślisk. Dobrze. I jazda, jazda. Okej. Takiego cwaniaka mamy tutaj, widzę, co skacze po rampach jak ja. Nie chcę robić tutaj, wiecie co, za mocnych trików, bo boję się, że wypadnę i wtedy będzie problem. Jakiś totalny kozak pojechał do przodu, bo wszystkie skróty, które były, to znał. Aha! Fajnie. Właśnie, nie chciałem, żeby to się zemściło, bo chcę dojść do finału tym skinkiem. A w finale zawalczymy na mapie, która nazywa się Lost Temple. O nie. Lost Temple jest mega fajne, tylko tutaj jak raz się potkniesz, to już jest po tobie, nie? Baran! O nie, spadłem! No znowu, dobra! To już jest po mnie! Patrzcie, co ja robię! Mamy tam już kilku kozaków z przodu. Oni tu górą przeskoczyli. Właśnie, też mogłem tak zrobić. Nie, pomyślałem. No dobra, trudno! Trudno, moi drodzy! Nie udał mi się ten finał. Nieważne, nieważne. Ważne jest to, żebyśmy dalej kręcili kołem. Bo musimy trafić teraz legendarnego kolejnego skinka. Kolejnego. Pierwszego, przepraszam, kolejnego chciałem powiedzieć. Ha, to niezłe historyjki opowiadam. Epicki dzik. Jak wydałem tyle pieniędzy i nie będzie legendy, to dzisiejszy odcinek musicie mocno tutaj łapką w górę pomóc, bo bez waszej łapki w górę, jak widzicie, tutaj nic nie oddaję. Sprawdź w tym momencie, czy nie masz lajka, bo jeżeli nie masz lajka, no to dlatego koło nie oddało dzisiaj. Uwaga. O, stop, stop, proszę, tak! Jest! Anubis w końcu! Trafiliśmy Anubisa! Moi drodzy, to nie jest byle jaki skin. Anubis to jest przekozacki. To jest jeden z lepszych z tej paczki. Ładniejszy od tego ptaka. Dobra, ty już, ten nietypowy gościu, możesz się cały czas trafiać. Mi to już tam wsiorybka. Jeżeli chcecie, abyśmy zakręcili po raz kolejny kołem fortuny w następnym odcinku, no to moi drodzy, jeżeli chcielibyście... Tak, mamy to, Horus! Właśnie, spójrzcie na to, dwie legendy! Anubis i Horus w jednym rozdaniu. Opłaciło się! Opłaciło się czekać, moi drodzy państwo! Jeżeli chcecie, abym kolejne skiny losował w następnym odcinku, no to moi drodzy, zostawcie łapeczki w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka. Czy możemy w nim zmienić kolor? Nie możemy. Bierzemy i gramy teraz meczyk. To będzie coś pięknego. Spójrzcie, jaki przekozacki skin nam się trafił na sam koniec, moi drodzy państwo. Pierwszą mapą, moi drodzy państwo, jest Pivot Pasz. Dobra, lecimy. Czy jest jakiś, kurczę, faraon? No nie widać. Nawet nie widać nikogo z mojej epoki. Co jest? Co jest? Co jest? Halo, halo, tu szybko...
podcinka, podcinka, tak, leżycie. Wypadł mi z drogi. Zemsta faraona was czeka, patrzcie na to. Pyk! Nie trafiłem. O kurczę, najgorzej. Szybko, 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 szybko. Nie dobiegłem, nie dobiegłem. Tam cała już chmara poleciała. Najgorzej, najgorzej, ale tu jeszcze na kuli się przerzedzą. Tak jest. Ten drugi młot jest najszybszy. No i kolejna kula, która jest lightowa. Okej. Całkiem nieźle. I powiem wam, 14. Wow. Tutaj było naprawdę ciężko. Jest, patrzcie, był taki sam i się zakwalifikował po lewy dolny róg. Czyli mamy konkurencję. Ale jak dobrze wiecie, świat jest za mały na dwóch faraonów, więc tutaj trzeba będzie go podhaczyć w którymś momencie. O, i to jest idealna mapa na to, żeby go podhaczyć. I żeby dopadła go klątwa faraona. Chyba, że mnie dopadnie klątwa faraona i ja wtedy spadnę. Oby tak nie było, dobra, trafiłem go! Ajajajajajajaj. Ajajajajaj, było blisko, moi drodzy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Trzeba się skupić na tym faraonie, jest. Pyk! Leży! Dobra. Wypadł czy nie? Nie, ślizga się dalej. Ślizga nam się tutaj cwania. Czek! Przeszliśmy! Przeszliśmy, moi drodzy państwo, więc walczymy dalej o bycie królem Egiptu. Czy Farel, czy ten faraon za chwileczkę się okaże. Bo w tych czasach, jak widzicie, czyli w dzisiejszym dniu, kiedy to koło dopiero weszło, prestiżem jest mieć legendarny egipski skin. Nie tam jakieś coś specjalnego. Tu już w tych czasach nie jest nic specjalnego. Lost Temple jako pierwsza mapa. Nie znam tutaj skrótów. Wiem, że można jakoś się podbić kolcami, żeby pobiec z górą. Ale no ja tak nie będę robił, bo nie ryzykuję. Okej. Oni lecą tędy. O ty chamie! O ty chamie! Dobrze, dobrze. Jest git, jest git, jest git. Na spokojnie, na spokojnie. Okej. Fajny skrócik, nie znałem go. Ale już poznałem. Oni są już naprawdę daleko. Czy ten faraon jest przede mną? Tu jest, moi drodzy, walka o to, który faraon dobiegnie jako kolejny. A nie o to, kto to wygra. Tak jest, dobra, nieważne, nieważne, byłem przed Orusem, czy Horusem. Wygrywa, nieważne, ja i tak czuję się wygrany. Zostawcie łapeczkę w górę dla faraona. Na dzisiaj to było tyle, my widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!